Ja pierdolę, jak ten gość mnie wkurwia. Slender ma rację, tylko jak mamy to wykonać? Oj, ja już wiem. Marcinie, chyba coś zapomniałeś? Na przykład zabicie Undyne? Nie ma mowy, nie będziesz mną manipulował. Zależy mi tylko na tobie. Ach, rozumiem cię. Też kiedyś byłem jak ty. Ale niestety, ludzie się zmieniają. Tak samo jak czasy. Co? System odkrywa dwóch żywych. I pamiętaj, Undyne, Sans i ja jesteśmy jeszcze przy życiu. Jednego z nas oczywiście nie możesz zabić. A dlaczego? Oczywiście ci nie powiem, ponieważ nie chcę niszczyć niespodzianki. Niespodzianki byś miał, jak się za ciebie wezmę. A teraz idź do Sansa i rób swoje. Sans, tak mi przykro za twojego brata, ale to był przecież wypadek. Zrozum mnie i daj mi przejść. Ach, Marcinie. Jest przepiękny dzień dzisiaj. Ptaki śpiewają, kwiaty kwitną. W dni takie jak te, dzieci jak ty, powinny się smażyć w piekle! O kurwa, zaczyna się. Au, żeby tak zaraz piorunem atakować? Ty we mnie laserami strzelałeś, więc pomyślałem, że ci oddam. Słaba ta twoja wymówka. Przecież wiem, że chcesz ze mną zrobić to samo, co zrobiłeś z moim bratem, ty morderco. Po raz kolejny powtarzam, że to był wypadek. A poza tym, on był upośledzony, więc można powiedzieć, że... dom przysługę. Cofnij te słowa w tym momencie! O, ale się boję. Myślisz, że czerwone oczy i kręci muzyczka w tle mnie przestraszy? No, w sumie miałam taką nadzieję. A ja miałam taką nadzieję. Oj, Marcinie! Twoim zadaniem było zabijać, nie uciekać. Za karę, że byłeś niegrzeczny, przygotowałem ci małego gościa. Oj, chyba się trochę portale pomieszały. Ach, nieważne. Róbcie swoje. Dobra, jeden pion powinien załatwić sprawę. Oj, panie, się widzę, że nie poradzę. Spróbujmy coś innego. Koniec zabawy, idziesz ze mną. Koniec? Zabawa dopiero się rozkręca. Czy zadałeś sobie pytanie, dlaczego noszę ten płaszcz? To dlatego, bo bez niego byłoby widać moje zaszczyki. Co? Czy ty... Tak. Znowu cię oszukałem. Chciałem, byście myśleli, że Blend jest pod wpływem mutacji, gdy tak naprawdę zostawiłem to dla siebie. No bo powiedz, po co dzielić się mocą, gdy można być wszechpotężny? A jeśli los nie daje, to trzeba sobie samemu wziąć. Możemy już dojść do tego momentu,
Kurczak Marcin kontra psychiczny klaun Joker. Dobrze, zaczynajmy! Przekonajmy się, czy dasz radę. To, że trochę urosłeś, nie oznacza, że jestem słabszy. A może jednak wyrównamy szanse? No nie, znowu Omnitrix się zaciął. Co to jest? Ładowanie zakończone w 10 sekund. Nareszcie, ładowanie zakończone. Ostateczny Slamfire? Czuję, że będzie zabawnie. Ła, wszystko mnie boli. Poczekaj chwilę, za chwilę pojawi się międzywymiarowa policja i cię weźmie. Och, Joker, nie rozumiem, co tym razem wykminiłeś? Wiesz, gdy mówiłem, że masz walczyć z swoją karą, nie miałem na myśli Marty. Jestem Kara. Jeżeli chcesz uniknąć walki, oddaj mi swoją duszę. Jeśli chcesz przeżyć, nie atakuj mnie. To co? Umowa? Nie. Brzmisz jak seks telefon, tylko że dla duchów. I to mnie przeraża. Naprawdę. To sprawia, że mam ciarki. A więc chcesz walczyć? Lubię to. Niech zacznie się genocide! Odejdź, czara, nie zabierzesz mojego szczęśliwego zakończenia. Nie dasz mi tym zrobić. Nie utrzymasz szczęśliwego zakończenia. Nie, to się okaże. I po sprawie. Widzę, że policja już na miejscu. Chłopaki, uważajcie na niego. Ten gościu to potwór. Nie! Nie! Popełniłem błąd! Popełniasz błąd! Co tu się stało? On... nie udało mu się przeżyć. Był bardzo dzielnym wojownikiem. Będziemy za nim tęsknić. Bendy, to chyba nie jest odpowiedni moment. Nie no, cieszę się twoim szczęściem. Muszę iść odpocząć. Za tydzień pogrzeb.
Wypuśćcie mnie!